Michał Cichy, MMA.pl, a ze mną Robert Bryczek przed kolejną walką, tym razem na FEN39. Robert, ta gala jest jakaś pechowa, bo ciągle się zmieniają rywale. Ty masz Silasa, teraz Brazylijczyka. Czy tobie też się zmieniali rywale, czy to był pierwotny rywal? Witam wszystkich. Tak, mi też się zmieniali rywale i to nie raz, nie dwa, ani nie trzy, ani nawet nie cztery. Tylko więcej razy, już chyba od końca stycznia czy lutego, no ale dla mnie najważniejsze, że ostatecznie wodarze stanęli na wysokości zadania, udało się potwierdzić przeciwnika, uważam, z dobrym doświadczeniem. I nieważne, który byłby to rywal, no, naszym zadaniem jest wyjść i zrobić swoją robotę, wykonać swój plan. Robert, tam była ta sytuacja, ja nie miałem z tobą okazji rozmawiać. Jak teraz, gdzie trenujesz konkretnie? Bo wiesz, o co cię zapytam zaraz, ale gdzie teraz trenujesz? Tak, teraz trenuję u siebie w Bielsku Białej oczywiście, Veto Team, Impact Club. Ale będąc w Warszawie i ten okres sparingowy intensywnie spędzam tutaj z trenerem Rafałem Sikorskim. Trenujemy na Copacabanie, ale też oczywiście tutaj podziękowania dla WCA, gdzie mogliśmy korzystać ze sparingów. Współpracujemy też z chłopakami, z Oleksiejczuk Team, też mieliśmy okazję wspólnie potrenować, więc uważam, że to był dobry obóz przygotowawczy, mimo że gdzieś takie wymuszone zmiany się pojawiły. No właśnie, bo sytuacja wyglądała tak, mówię też widzom, jakby nie wiedzieli, wtedy co bracia Oleksiejczukowie odeszli lub zostali wyrzuceni przez Mirka Oknińskiego, ty też się tam pojawiłeś razem z Bartkiem Szewczykiem, później ten wpis był edytowany i ty już tam nie byłeś podpisany. W ogóle jak to wyglądało zakulisowo, kiedy ty się dowiedziałeś, że trener nie chce z tą współpracować, a później zmienił zdanie, czy jak to wyglądało? Znaczy temperament trenera Mirka Okińskiego jakby większość kibiców zna, więc to była swego rodzaju inkwizycja. Poróżnił się z braćmi Oleksiejczuk, wyrzucił ich, no i chyba z rozbiegu, z racji, że trenowaliśmy wspólnie razem z Bartkiem Szewczykiem sporo razem, no to wyrzucił też nas. Później chyba przemyślał sprawę i gdzieś tam skasował moje nazwisko, no ale jesteśmy wszyscy dorosłymi ludźmi, no słowo się rzekło. Oprócz tego, że gdzieś tam ten trener ma doświadczenie, to już wspominałem z jednym z wywiadów, że no, jego zadaniem też jest utrzymać dobrą energię, atmosferę w drużynie i komunikację. Więc po takiej sytuacji no, gdzieś zawsze, powiedzmy, zadra zostaje, ale nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło. Uważam, że teraz to wszystko mam. Mam bardzo fajny narożnik, miałem się z kim dobrze przygotować, więc no, nie narzekam, no, życie toczy się dalej. Robert, ciekawi mnie tak, jak sam mówisz, przygotowania i w Bielsku, i w Warszawie, ale jak tak rywale wypadają, to ty w ogóle możesz się jakoś przygotować pod samego rywala, czy już to olewasz i po prostu robisz kompleksowe przygotowania? Nie, robię kompleksowe. Wiadomo, że gdzieś tam próbowaliśmy się ustawiać, jeżeli akurat jakiś zawodnik był na tapecie, ale i tak korzystamy ze swoich największych atutów. Robimy wszystkie płaszczyzny i stójkę, i zapasy, i jiu-jitsu niezmiennie, więc jaki by to rywal nie był. Fakt, że miałem mieć Mańkuta, zmienił się na praworęcznego, ale mój przeciwnik też na pewno nie wiedział z dużo większym wyprzedzeniem, z kim będzie walczyć, więc jest fair. A limit wagowy jest utrzymany 7-7, czy jest jakiś catchway? Nie, limit wagowy to jest kategoria średnia. A, 8-4, tak, oczywiście. Tak. Dobra, Robert, w takim razie widzimy się jutro i dziękuję ci bardzo za wywiad. Ja również dziękuję wszystkim kibicom, redakcji, no i trzymajcie kciuki w sobotę.